Nazywam się Kucharczyk Andrzej, jadę z numerem 101, przyjechałem z Jaworzna. Z Jaworzna? Z Jaworzna, tak. Hey, hey, Mr. Right. Hey, hey, Mr. Wrong. Hey, hey, trouble, trouble and strife. Hey, hey, sorrow, won't you be my wife? Zapraszam nas. Powodzenia, do zobaczenia na mecie. Powodzenia. Cześć. Co będziesz do domu wracał? Dobra. Słyszeliście komunikat startowy? To znaczy? No zawracacie na mecie i wracacie tą samą trasą. To już, to jest stary twój żart. Nie działa. Nie działa. A jak z Wisły się śmiałem, że będzie w dwie strony i co? No i wykrakałeś. Debiutujesz? W Rejdaku? No. Tak, tak. A w Ultra? Ciężko powiedzieć. Bo jechałem krwawą pętlę i Lajkonika 200. Aha. Więc można powiedzieć, że tak, no bo... Pytanie jest, od jakiego dystansu są ultra wyścigi? A wiesz, to dyskusje trwają oczywiście. Jest taka duża grupa, która twierdzi, że od 24 godzin zaczyna się ultra. No... Znaczy, ja uważam, że jeden i drugi był ultra, no bo... Okej, okay, no ale to wiesz, to tylko jest nazwa, nie? Tak, tak. No i jak ci się ten Brejdak podoba w ogóle? Powiem ci, że jestem zaskoczony, że jest mocno terenowy. Aha. W sensie takim, że wiadomo, że były przeloty asfaltowe. To się nie da zrobić tak, żeby tego nie było. Ale mega dużo jest terenu. Aha. Czyli wiesz, drogi, szutry. Ale to fajne jest? Polne. To ciebie to kręci? Wiesz co, jak jechałem tymi drugimi drogami kamienistymi, to to mnie skurwiały, no co ci mam powiedzieć. Bo miałem wrażenie, że tak jakby w tamtym tygodniu ktoś tam podkłady kolejowe zabrał. Okej. Okay. Tak więc jak najbardziej. Ale fajnie, bo to jest ciekawiej, nie? Aha. No i krajobraz się przed oczami zmienia ciągle, nie? No. Ale krajobraz to jest sielanka taka. Wioski mam wrażenie takie pozapominane trochę. No, niektóre fragmenty, nie? A więc piękny rejon Polski, to jest ten pierwszy raz w ogóle. Więc fajnie. Czyli turystycznie się spełniłeś trochę. Tak, tak. I'm the soul challenger, I'm the road damager. Now behold the cold and the strength magical. Cause the sky brings flies in the strong road. No właśnie, a powiedz tak w ogóle, co cię motywuje do startu tych ultra? To jednak duży wysiłek, wyrypa. Dla mnie ja się sprawdzam przede wszystkim sam ze sobą. Nie ścigam się, co niejako z drugiej strony, przez to, że masz jakiś timecap, jadą inni ludzie, motywuje cię, żebyś nie spał do 9:00. Aha. Tylko zbierał w dupę w troki i jechał. Aha. To po pierwsze. A po drugie to jest fajne, bo ja lubię spać w lesie, a rower daje ci taką fajną możliwość szybszego przemieszczania się. Aha. Ale niejako możesz obserwować przyrodę, nie? Take me from my life of despair.
A, czyli spałeś w plenerze w ogóle? Tak, tak. I co, uważasz, że to fajne, takie spanie w plenerze? Wiesz, my tutaj toczyliśmy niezłe dyskusje. No właśnie, bo to co jest odwieczny temat. Tak, tak. Powiem ci tak, pewnie te dyskusje będą trwały jeszcze długo. Patrząc na dzisiejszy dzień, no to wyprzedzają mnie ludzie, którzy spali w hotelu, nie? Aha. Jeżeli już kogoś mnie... Ale o dziwo dużo chłopaków gdzieś tam spotykałem, którzy śpią na dziko. Więc fajnie, no dla mnie to jest... W hotelu to mogę się, wiesz, przespać na wakacje gdzieś, coś tam. Okej. Okay. Czyli to taka dalsza część tej przygody po prostu. Dokładnie. Dla mnie ultra już zaczyna się od tego, jak grywam, wiesz, trasę w domu. Aha. Potem przeszedzam całą trasę, robię rozpiskę sklepów, gdzie mogę ewentualnie, jak nie ma długo wody, gdzie awaryjnie ją mogę zdobyć, wiesz, całe to samo otworzenie. Aha. Tworzy cały taki otok, no i masz później przygodę z tego, nie? Potem jak śpisz sam, no to musisz ocenić, żebyś nie szukał o 24 noclegu, no bo wiesz, w lesie już teraz jest bardzo ciemno, jeszcze tu jest bardzo dużo lasów jednak liściastych, to w lesie tutaj o 20 jest ciemnawo, nie? No tak, no nawet ciężko drzewo znaleźć do hamaka, tak? Ja akurat śpię na glebie, bo to jest wygodniejsze dla mnie na ultra, bo mniej muszę brać. Ale masz jakiś materac? Tak, ja śpię w płachcie, mam Divi Baga, materac, tu w prawo jedziemy. Tu w prawo jedziemy. Tak, śpiwór i oczywiście, no i poduszkę. Okay. No, ale... Czyli kładziesz się na glebie, nie masz żadnej maty samopompującej? Mam matę samopompującą. A masz matę? Mam. Czyli to dalszy ciąg tej przygody to spanie w lesie. No to dyskusje trwają. Jedyna jest taka rzecz, że ludzie się zniechęcają czasami, bo nigdy nie śpią w lesie, a dopiero na ultra próbują. Ale to jest tak jak z każdą rzeczą, no warto wypróbować, nie? A nie, ja że... Ja takiego chłopaka, rozmawialiśmy chwilę i pytał się, o co spałeś w lesie? I mówi tak, ale jak to jest? Ja mówię, no stary, ja śpię od 20 lat. No właśnie. Już 20 lat temu zacząłem to robić. Przechodziłem przez, wiesz, różne stadia. Spanie na glebie, kurcze, hamaki, namioty, nie? No właśnie, czyli ty to po prostu umiesz robić. Każdy system jest fajny, tylko musisz sobie odpowiedzieć, co ci będzie fajne na ultra, nie? Aha. Co z tej trasy ci się podoba? Co tu jest fajnego na tej trasie? Powiem ci, że ta pierwsza spuwa, te szutry w lasach, te autostrady, bajka, nie? Aha. Aż tak czasami żałowałem, że człowiek jedzie tak, że tak powiem, na ciężko. Albo takie drogi jak teraz tu jedziemy, no to jest super, nie? Można by powiedzieć, że droga na gravela, ale MTB też się super ciśnie. Aha. Tak więc, mnogość tych terenów zielonych, nie? To jest fajne, to jest naprawdę bardzo fajne. Okay. Będą jakieś kontynuacje w tym roku jeszcze? Coś planujesz? Wiesz co, jadę za 2 tygodnie, ale tylko krótki dystans Galicy Gravel. Aha. Bo powiem ci, ja się rozkręcam. Nie chciałem sobie wszystkiego walić na jeden rok. Aha. To jest mój pierwszy długi dystans, więc prawdopodobnie go dojadę. No, na pewno go to nawet jak teraz, to byś nawet doszedł, jakby ci rower zabrali, nie? No właśnie. Ale wiesz, nawet tak nie ścigając się, nawet tam sprawdzaliśmy pozycję, to powiem ci, byłem w szoku, nie? Aha. Nie, no tak ładnie, więc... ładnie jedziecie. Myślę, kupa że... luda za wami jest naprawdę. Tak więc myślę, że na pewno w przyszłym roku coś pojadę. Już też coś w takim dystansie, nie? Bo myślę, że nie wiem, czy jestem gotowy, albo czy w ogóle na razie jeszcze mam chęć jechać coś powyżej 1000. No to jest, wiesz, bardziej
niektórzy to traktują tak bardziej jako wakacje, no bo tak, to tam tak. sobie na tydzień jedziesz, nie, na przykład. Wiesz, no to już się tego w weekend nie da zrobić. Tak, no. Tylko wiesz co, to jest zawsze taki problem, tak jak na przykład ja tutaj musiałem kawałek dojechać, nie? Aha. Żeby to zrobić wszystko sobie na spokojnie, no to już czwartek, piątek musiałem wziąć urlop, nie? No tak, logistyka też jest. Wiesz, możesz przyjechać na chybcika na sam koniec, a możesz przyjechać na spokojnie, wiesz. No ale wiesz, to jak tak na to patrzysz, to może jak już, skoro i tak musisz się szykować, to może lepiej sobie zrobić dłuższe wakacje. Tak no. Ja sobie myślę o tym, nie? Tak, ale wiesz co, ja bym chyba wolał jednak zrobić trzy różne wyścigi. Trzy różne wyścigi, rozumiem. Taką Wisłę, wiesz. Aha, aha, aha. Tak ja to myślę. Okej. Okay. Ale czemu nie? Czemu kiedyś właśnie nie zrobić tego w ten sposób, że wiesz, że jechać sobie Wisłę jako wakacje, nie? Jako wakacje, no tak. Tylko powiem ci tak, to jest z drugiej strony wakacje. Nawet jak się nie ścigasz, a jaka adrenalina, to ci siedzi z tyłu głowy, wiesz. Aha. Że jakiś ten dystans musisz pokonać, to jest też fajne, nie? Tego nie zrobisz sobie na wypadzie bikepackingowym. Powiedz mi jeszcze, jak sprzęt ci się spisał? Widzę, że rower masz taki bardziej górski, ale w ogóle tak wszystko się sprawdziło? Coś byś zmienił? Już teraz wiesz, że coś się nie sprawdziło? Czy jest okej? Odkąd dłużej jeżdżę, to myślę, że zmieniłbym zębatkę z przodu na większą. Na większą? Bo mam 30. A, okej. Okay. Wiesz, na Lajkoniku super dawała radę. Ale czasami na prostej, no noga jest trochę mocniejsza. To może warto mieć jednak dwa blaty z przodu. Nie wiem, można, tak, można by było. Aha. Ale wiesz, tu wejdzie tylko 32, więc też szału nie ma. No tak. Powiem ci tak, oprócz tego, że to trochę mi doskwierają 4 litery, ale jak powiem, na to byłem przygotowany, no to powiem ci, no nic bym chyba nie zmienił, nie? W ogóle jestem mega zadowolony, jak się w tym roku spakowałem. Bo nie wiem, czy w bagażu przekroczyłem 3 kilo. No to elegancko. No naprawdę, no. Ale tak jak mówię, no to jest też kwestia doświadczenia, nie? Aha. Ja zawsze uważam tak, że jeżeli wziąłeś na ultra rzeczy i wszystko wykorzystałeś, co masz, aha, czyli wszystko ci się przydało, o, może w ten sposób, nic nie wiozłeś na marne, to znaczy, że było idealnie, nie? No tak, to prawda. Ja nie mam ani jednej rzeczy, której nie nałożyłem na siebie. Której nie użyłeś, tak? Bardzo ci dziękuję za przemiłą rozmowę i wymianę doświadczeń. Machnięcie epickie na koniec poproszę. Może być epicka gleba też. Czekaj, filmuję jak odjeżdżasz w Siną Dal, bo to takie na koniec dobre ujęcie. O, trzymaj się, powodzenia. Dzięki.